Witamy Państwa z bardzo tajemniczego miejsca. Jest to miejsce, gdzie trafiają tylko farmaceuci, specjaliści od leków. Jest to, jakby ktoś nie wiedział, zaplecze apteki przy ulicy Ogrodowej. A z nami pani Agnieszka, farmaceutka, która tutaj w tej aptece pracuje. Jak widać, za nami bardzo dużo leków, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej sprawie i takich chorobach, które nie przez leki są leczone, tylko wymagają specjalnego podejścia i specjalnego traktowania. A spotykamy się z panią Agnieszką nie dlatego, że mamy takie widzimisię i chcieliśmy zobaczyć aptekę, tylko spotykamy się dlatego, że pani Agnieszka nam opowie, jak wygląda sprawa dawców szpiku, jak wygląda sprawa rejestracji w bazie dawców szpiku i jak po kolei wygląda jej historia aż do momentu, kiedy swój szpik udostępniała osobom chorym. Pani Agnieszko, pytanie pierwsze. Jak wygląda rejestracja w bazie danych dawców szpiku? To znaczy tak, moja przygoda z DKMS-em zaczęła się 4 lata temu, ale to nie była rejestracja summa summarum przez internet, bo tak teraz jest najprościej. W tej chwili można się zarejestrować przez internet. Po prostu wejść na stronę DKMS-u i tam dokonać rejestracji, po czym przychodzą pałeczki do pobioru materiału genetycznego i wtedy się odsyła ten materiał do fundacji. To powiedzmy sobie teraz tak, ten skrót DKMS, to co to jest dokładnie, jaka to jest nazwa? To jest baza danych dawców komórek macierzystych. Rozumiem, a pałeczki to, żeby nasi odbiorcy się nie dziwili i nie stresowali, co to są za pałeczki i jak się pobiera ten materiał? To znaczy, to są, przychodzą takie pałeczki drewniane z końcówką do wymazu, wkłada się je po prostu do ust, pobiera się tam materiał, śliny troszeczkę, wsuwa się do takiego specjalnego pojemniczka i wysyła się po prostu na koszt DKMS-u do fundacji. No właśnie, tutaj jest bardzo ważny ten temat, dlatego że część ludzi nie bierze udziału w tego typu akcji, dlatego że raz obawia się kosztów, czyli powiedzmy jeszcze raz, to jest całkowicie darmowe, tak? Tak, bezpłatne. Bezpłatne zbadanie. Koszt takiego badania jest około 250 zł. Dawca potencjalny nie ponosi z tych kosztów w ogóle. Wszystkie koszty przechodzą właśnie na fundację. Rozumiem. I teraz co? Co się potem dzieje? Czyli po zbadaniu tej próbki, jeżeli uznają, że jest pani odpowiednim dawcą, to co potem się dzieje? Jak jest pani oznaczana? W jaki sposób panią oznaczają? I jaka jest kolejna historia dalej? To znaczy tak, po wysłaniu dostałam informację, że jestem przyjęta jako potencjalny dawca. Został mi nadany numer, dostałam specjalną kartę dawcy. No i w sumie zapomniałam o tej swojej rejestracji. 2 lata temu dostałam telefon z fundacji już, że jest ktoś, kto potrzebuje mojego szpiku. Czyli okazało się, że te dane, które były i ten pani kod genetyczny, który został oznaczony przez DKMS, no, znalazła się osoba, bo to jest międzynarodowa organizacja, znalazła się osoba, która po prostu dopasowana została do pani kodu genetycznego i w takim momencie zaczyna się historia z telefonem do pani. Jak to dalej wygląda? Jak to się dalej potoczyło? To znaczy tak, tu u mnie była sytuacja dosyć pilna, bo pacjent był w poważnym stanie. Z reguły to trwa około 3 miesięcy do pół roku. U mnie to wszystko stało się w ciągu miesiąca. Badania wszystkie, pojechałam na badania. Najpierw w Polsce tutaj, w której przychodni sobie oznaczyłam, były wykonywane podstawowe badania, wirusologia cała materiał krwi, czy się nadaje, czy jestem zdrowa i tak dalej. Po czym to było po prostu ekspresowe tempo i po tym wysłałam swoje te wszystkie wyniki, oczywiście wszystko na koszt fundacji, do Warszawy. Tam oni potwierdzili, że jestem zdrowa, że się nadaje i to już później jechałam na badania do Drezna. No i tutaj chyba następuje ten moment, gdzie przynajmniej mi się tak wydaje, że wielu ludzi się najbardziej boi, no bo dobrze, no wszystko gra, teraz już będziemy oddawać szpik, tak? I teraz jest chyba ten najstraszniejszy moment, kiedy ludzie sobie myślą, że będą pewnie tutaj rozcinać panią na pół i po kawałeczku po prostu ten szpik będą wyjmować. A jak to rzeczywiście się dzieje? Naprawdę to nie jest nic strasznego. Pobranie tak zwanego szpiku to nie jest summa summarum pobranie z kręgosłupa. Tego proszę się nie obawiać, nie ma żadnego usypiania, żadnego szpiku z kręgosłupa, nic takiego się nie robi. Po prostu krew się po prostu pobiera przez specjalny separator i ona z powrotem wraca do organizmu. Z jednej strony jest pobierany materiał z tej krwi obwodowej, co tam jest im potrzebne, czyli te komórki macierzyste, a krew
po prostu wpływa, że tak powiem, z powrotem do organizmu. Także to nic strasznego, nic to nie boli, a naprawdę można zrobić wiele. Czyli tak naprawdę to dać komuś szpik, czy dać komuś taką możliwość no, przeszczepu, tak? No bo jakby nie było, tak to wygląda. To tak naprawdę polega na tym, że najnormalniej w świecie oddaje się krew, tak? No to tak wygląda. Tak wygląda, tylko że nie ma... To znaczy nie do końca, bo nie ma ubytku tej krwi, tylko jest ubytek tych rzeczy, tych elementów zawartych w krwi, które są odfiltrowane, odseparowane, tak? Dokładnie, dokładnie. Ta krew wraca do naszego organizmu. Regeneracja po pobraniu to jest około 2 tygodni, także ta krew jest pełnowartościowa już po 2 tygodniach. Takie pytanie jeszcze, no bo jeszcze jakby były jakieś, powiedzmy sobie, obawy, to ja wiem, że takie w miarę bezpieczne dla człowieka jednorazowe oddanie krwi to jest około 450 ml do 500 ml, ja tak przynajmniej oddawałem krew. Natomiast jaka to jest ilość, która jest przefiltrowywana i która wraca do organizmu? To jest więcej czy mniej, czy jak to wygląda? To jest około 2 litrów. Ale te, że tak powiem, wartościowe i erytrocyty i wszystkie te pozostałe elementy, które są potrzebne do funkcjonowania, po prostu powracają do organizmu. Tak, to wraca z powrotem do organizmu, bo tak jak powiedziałam, komórki macierzyste zostają tylko w takim specjalnym woreczku, a tak to wszystko po prostu wraca z powrotem do organizmu. Po pobraniu jeszcze pacjent tak dostaje jeszcze tak zwane minerały, żeby to ewentualne straty wyrównać w organizmie. Także naprawdę to nic nie boli. Człowiek jest zdrowy, może wracać normalnie do pracy, nie ma jakiegoś tam ubytku sił, formy i tak dalej. Właśnie o to chciałem zapytać, jakieś takie odczucia w ogóle są takie, że no bo po krwi, po oddaniu, czyli po wyjściu z organizmu tego pół litra krwi, rzeczywiście są, mogą być zawroty głowy i tak dalej, ja sam to czułem, ale tutaj są jakieś objawy? Nie, wszystko jest w porządku, no i ja po prostu się czułam rewelacyjnie. Plusem jest do tego to, że człowiek ma wszystkie badania wykonane, jest przebadany od góry do dołu, później opieka po takim pobraniu trwa przez rok czasu jeszcze. Jesteśmy pod opieką fundacji, są wykonywane badania kontrolne po miesiąc po pobraniu, pół roku po pobraniu, rok po pobraniu. Także tutaj bez obaw jest cały człowiek pod kontrolą, jest ubezpieczony przede wszystkim. W razie czego coś by się stało, jest pacjent ubezpieczony, dawca. Dawca jest ubezpieczony. Czyli słuchajcie, czyli tutaj wynika z tego, że te mity, które narastają wokół tych przeszczepów, czy wokół dawców szpiku, że to nie wiadomo skąd, że to gdzieś z bioder się wycina jakieś kawałki, wkręca się coś w ciało, śrubokrętem w ogóle, że to są w ogóle jakieś takie zupełnie rzeczy, które są już przeżytkiem, już reliktem. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę przefiltrowują nam 2 z 5 czy 7 litrów krwi, które mamy, plus ta krew, podejrzewam, że w 96 czy 97% wraca do ciała. Nie ma żadnych objaw, także wygląda to na to, że tak naprawdę zyskujemy parę rzeczy, a nie tracimy. No tak to wygląda. No, mi się wydaje, że tak, no bo najważniejsze, co zyskać, no to jest świadomość, że można komuś pomóc, tak? Że to nie jest to, że coś się robi interesownie, robi się bezinteresownie. To jest najważniejsze w tym całej akcji, tak? Że można komuś pomóc, a dając tak niewiele, bo to naprawdę nie jest dużo, to dużo nie kosztuje, nie boli przede wszystkim. No i to wystarczy, tak, żeby dać komuś życie. Czyli słuchajcie, nie dość, że pomagamy, umożliwiając osobie rekonwalescencję, czy też powiedzmy sobie wręcz leczenie, będąc dawcami szpiku, to poza tym, że nie mamy żadnych finansowych kosztów w związku z tym, poza tym, że robimy dobry uczynek, czyli gdzieś tam jest nam to policzone, otrzymujemy jeszcze darmowe, kompletne badania, które po prostu, gdyby ktoś chciał je wykonać prywatnie, to podejrzewam, że około 1000-1500 zł są warte. Otrzymujemy jeszcze ubezpieczenie na ten czas, wsparcie. No ja myślę, że tutaj jakby to są praktycznie same plusy. Czy gdzieś coś jest takiego jeszcze ukrytego w tym wszystkim, czy to po prostu wszystko to możemy powiedzieć? Nie, nic nie ma ukrytego, wszystko jest jawne. Na wszelkie pytania, nasze wątpliwości odpowiada fundacja. Wszystko jest pod kontrolą fundacji i obawy jeszcze pacjentów, gdzie pojedziemy, z kim pojedziemy. Wszystko jest zapewnione przez fundację. I byliśmy w Dreźnie 2 dni i był zapewniony wszystki i hotel, i posiłki, i tłumacz, bo to jest też czasami obawa. Ja też była moja obawa, przecież ja nie znam niemieckiego, mam jechać do Drezna. Jest tłumacz zapewniony, jest przysięgły, także
Wszystko jest pod kontrolą. Czyli słuchajcie, osoby, które się wahają, osoby, które myślały o tym, żeby się zarejestrować w bazie, ale się obawiały jakiegoś ciężkiego zabiegu, osoby, które nawet o tym do tej pory nie myślały, ale usłyszą tutaj ten nasz raport krótki z apteki, zachęcamy do tego. Nic to nie kosztuje, rejestrujecie się, otrzymujecie pałeczki, które służą do pobrania materiału, odsyłacie je do firmy. Z tego co wiem, są dwie firmy, tak, zarejestrowane, które się zajmują tymi komórkami, tak? No to tak, firma DKMS, no i oczywiście nasz państwowy Poltransplant i oni się też zajmują właśnie pobieraniem też materiału genetycznego. Można się albo zarejestrować właśnie w DKMS-ie, albo też właśnie w firmie państwowej. Okej. Okay. Słuchajcie, no jest to jakiś element dalszy i kolejny etap akcji, która się zaczęła o nazwie Sława Lake Challenge. Mamy tu dziewczynę, która też podejrzewam o takich przeszczepach, z takimi przeszczepami się tutaj borykała. Myślę, że w tej chwili kolejnym etapem jest zumbogranie, które odbędzie się tutaj 6 grudnia i z tego co wiem, to na tym zumbograniu ma być specjalny samochód, w którym będzie i informacja, i możliwość wydania chyba z tego co wiem tych pałeczek do pobrania materiału. Także zachęcam do zainteresowania się tematem. Jak słyszeliśmy tutaj od pani Agnieszki, która była dawcą, czyli oddała ten swój szpik, nie zagraża nam nic, jesteśmy chronieni, jesteśmy ubezpieczeni, mamy komplet badań, także plus dobry uczynek, który zrobiła. Także ja myślę, że razem wspólnie zachęcamy do tego, aby się tym tematem zainteresować i żeby nasze serce nie było suchara, tylko żebyśmy odpowiedzieli na potrzeby innych, tak? Pewnie, jasne, polecam serdecznie. U mnie dowiem się za niecałe 2 miesiące, kto to był. Znaczy wiem, kto to był moim dawcą, biorcą, kto jest, a za 2 miesiące bym mogła go poznać. W takim razie, jeżeli wszystko jest jasne, wiemy, że to praktycznie same plusy. Jeszcze raz z zaplecza apteki pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy pani Agnieszce za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.